Złoczyńco! Stój! Tym razem się policzymy. Więc pora na walkę. Zielony! Atakuj spadającym liściem. Głupcze! Twoje ataki są nieefektywne na mojego stworka. Atakuj kulą ognia! Ała boli. Nie mamy nic do stracenia. Pora na transformację genetyczną. Zielony, ewolucja DNA. Atakuj. Fioletowy gniew kosmosu. To niemożliwe. Ewolucje i transformacje to bardzo ciekawy koncept, ale nie ma on za wiele wspólnego z prawdziwą genetyką molekularną. O tym, na czym ona polega i jak może przysłużyć się społeczeństwu, rozmawiamy w dzisiejszym odcinku Poliglotów. Profesor doktor habilitowana, inżynier Maria Siwek-Gapińska, to ceniony ekspert w zakresie genetyki molekularnej zwierząt. Bardzo lubi odpowiadać na pytania, dlaczego coś tak się dzieje. W swojej pracy podejmuje m.in. tematykę wpływu genów na zdolności adaptacyjne drobiu. Są takie kawałki puzli, które finalnie dają jeden spójny obraz. Biologia molekularna, genetyka molekularna brzmi trochę jak czarna magia. Czy mogłaby Pani nam przybliżyć, czym się zajmuje ta dziedzina? Genetyka molekularna zajmuje się informacjami zawartymi w kwasach nukleinowych, w kwasie DNA i w kwasie RNA, czyli tą informacją, która jest zakodowana, a następnie przepisana na RNA, czyli pierwszy proces kodowania i ekspresji genów. Obecnie realizujemy projekt Opus finansowany z Narodowego Centrum Nauki, który dotyczy rodzimych ras kur i jedną z takich ras kur jest zielononóżka kuropatwiana. Myślę, że większość osób zna zielononóżkę kuropatwianą, a na pewno jaja, które ta kura znosi. Ona dość dobrze dostosowuje się do zmiennych, zwłaszcza trudnych warunków środowiskowych. I w projekcie, który realizujemy za pomocą właśnie narzędzi genetyki molekularnej, będziemy odpowiadać na pytania, czym spowodowana jest ta dobra adaptacja do trudnych warunków środowiskowych, czyli co odpowiada, jakie geny, jakie mechanizmy odpowiadają właśnie za tą jej dobrą adaptację do trudnych warunków środowiskowych. A w jaki sposób ona się adaptuje? Czym się przejawia ta adaptacja? Dobrze sobie radzi, jeśli te warunki nie są optymalne, tak optymalne dla innych kur, tak optymalne jak stworzone dla innych kur, które są utrzymywane w ściśle określonej temperaturze, ze ściśle określonym dawkami żywieniowymi, z regularnym dostarczaniem pożywienia. W jakich jeszcze aspektach ta genetyka molekularna może nam pomóc w hodowli zwierząt? W identyfikacji mikroflory przewodu pokarmowego. Mikroflory, która odgrywa ogromną rolę w funkcjonowaniu organizmów, w tym również organizmów zwierzęcych. I ta identyfikacja precyzyjna jest możliwa właśnie dzięki narzędziom genetyki molekularnej, jako że do tej pory identyfikacja była głównie przeprowadzana w oparciu o taką klasyczną mikrobiologię, czyli o hodowlę na płytkach, a w tym w przypadku organizmów, zwłaszcza beztlenowych, no, jest to niemożliwe. Jakie mechanizmy wykorzystuje genetyka molekularna? Jak wyglądają te doświadczenia, te badania? Badania są realizowane w oparciu o materiał biologiczny, taki jak na przykład krew czy pióra, pobrany od ptaków. Z tego izolujemy DNA i już kolejne etapy realizowane są w laboratorium. I jest to
bardzo żmudna praca, wymagająca dużej dokładności i ogromnego skupienia, dlatego że pracujemy z niewielkimi objętościami. Są to objętości mierzone w mikrolitrach, najczęściej przezroczystych substancji, które dodaje się kolejno do probówki. I tutaj nawet niewielki błąd może spowodować albo fałszywy wynik, albo brak tego wyniku. A jaka przyszłość, jakie trendy czekają nas w hodowli zwierząt? Pogodzenie oczekiwania konsumentów odnośnie jakości produktów z wytycznymi, czy z legislacją narzuconą przez Unię Europejską, której musimy stosować w hodowli. Zakaz stosowania antybiotyków i tendencje do odejścia od chowu klatkowego na rzecz chowu bezklatkowego, co wiąże się z tym, że mamy dużą ilość osobników otrzymywanych razem bez możliwości antybiotykoterapii i to z kolei może spowodować łatwiejsze przenoszenie się chorób i większe prawdopodobieństwo pojawiania się epidemii. Takim zagrożeniem jest na przykład bakteria Campylobacter, która w organizmie kurczęcia może bytować bez powodowania jakichś większych szkód. Jest dość trudna do identyfikacji w stadzie. Natomiast jest to jedna z bardziej popularnych zoonos, czyli takich chorób, która finalnie negatywnie oddziałuje na konsumentów. A dlaczego właśnie zajęła się Pani genetyką molekularną drobiu? Co sprawia, że właśnie ten element nauki jest dla Pani tak interesujący? Ja generalnie jestem naukowcem, pasjonatem, także ja w ogóle bardzo, bardzo lubię naukę, bardzo lubię odpowiadać na pytania, dlaczego coś tak się dzieje. Swoją ścieżkę zawodową zaczynałam od fizjologii zwierząt, dopiero w drugiej kolejności zajęłam się genetyką. Myślę, że potem do tego doszły też elementy immunologii, czyli działam tak trochę na pograniczu genetyki molekularnej i immunologii. Dla mnie te aspekty są bardzo, bardzo logiczne. To znaczy to wszystko zawsze łączy się jak gdyby w całość. Z tego to są takie kawałki puzli, które finalnie dają jeden spójny obraz. I myślę, że stąd właśnie ta genetyka molekularna. A jak oceniłaby Pani postęp w tej dziedzinie? Bo oczywiście 10, 20, 30 lat temu nie dysponowaliśmy takimi narzędziami jak dzisiaj. W którą stronę to ewoluuje? Postęp jest ogromny. Naprawdę to jest niesamowite, jak szybko to się zmienia. Nawet w tej mojej karierze naukowej, w czasie pracy w laboratorium, ja zaczynałam jeszcze badania, jak analizowaliśmy pojedyncze markery czy pojedyncze geny. Teraz już analizujemy całe genomy i nikogo to nie dziwi, że właśnie do projektu, tak jak i tego już wspomnianego projektu Opus, wpisane jest sekwencjonowanie całych genomów. Ten postęp jest naprawdę ogromny. Proszę Państwa, witam bardzo, bardzo serdecznie w przerwie naszego spotkania. Otóż w piłce nożnej, w koszykówce, nawet w kopaniu jaja ważna jest taktyka, a w zwykłych jajach ważna jest do rymu genetyka. Ja Państwu o genetyce nie opowiem, ale może posłuchacie Państwo, czym jest sekwencjonowanie.
Sekwencjonowanie DNA to technika odczytywania sekwencji kolejności par nukleotydowych w cząsteczce DNA. W dzisiejszych czasach jest ona praktycznie całkowicie zautomatyzowana, natomiast manualne sekwencjonowanie wykorzystuje się na ćwiczeniach laboratoryjnych lub przy opracowywaniu nowych, innowacyjnych metod. No cóż, to koniec kolejnego odcinka z serii. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnej odsłonie Poliglotów.